Spora część z Was zdaje się tego nie dostrzegać, ale ekstremalne warunki pogodowe na całym świecie mogą spowodować wkrótce niedobory żywności. Wszystko to ma miejsce w momencie, gdy ceny żywności są najwyższe od dekady, a liczba głodujących stale rośnie. Dobrym przykładem skrajnej pogody może być chociażby najgorszy od 20 lat mróz w Brazylii, który zadał śmiertelny cios największym producentom kawy na świecie. Powódź w kluczowym regionie hodowli trzody chlewnej w Chinach zalała natomiast farmy i zwiększyła zagrożenie chorobami zwierząt. Tymczasem upały i susza zniszczyły uprawy po obydwu stronach granicy amerykańsko-kanadyjskiej, a w Europie ulewne deszcze zwiększyły ryzyko chorób grzybowych upraw i spowodowały zatrzymanie pracy ciągników na podmokłych polach. Kawa odnotowała ostatnie wzrosty, a ceny wzrosły w tym tygodniu o 17%, aby po raz pierwszy od 2014 roku przekroczyć 2 dolary za funt. Niedawny mróz w Brazylii to jedynie najnowszy przykład nieszczęść, które w tym roku spotkały rolników. Brazylia również doświadcza tragicznej suszy, która wyczerpała zasoby potrzebne do nawadniania. Indeks cen żywności Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa rósł przez 12 kolejnych miesięcy od maja, by w czerwcu wynieść 124,6 punkta, czyli o 34% więcej niż rok wcześniej. Indeks mierzy międzynarodowe ceny koszyka spożywczego. Żadna inna branża nie jest bardziej uzależniona od słońca, deszczu i ciepła niż rolnictwo, w którym zmiany pogody z dnia na dzień mogą zmienić fortunę rolnika oraz konsumenta. Ponadto branża stała się niezwykle zglobalizowana i skoncentrowana, tworząc niebezpieczną sytuację, w której ekstremalne zdarzenia pogodowe w jednym miejscu z pewnością wywołają niepokoje wszędzie. Wystarczy wspomnieć, że Brazylia jest największym na świecie dostawcą cukru i soku pomarańczowego, a także głównym producentem kukurydzy i soi. Żaden inny kraj na świecie nie ma takiego wpływu na globalny rynek, a to, co dzieje się w Brazylii oraz w innych miejscach świata, dotyczy nas wszystkich. Wyjątkowość sytuacji polega na tym, że ekstremalne warunki pogodowe wydają się uderzać niemal we wszystkie regiony globu. Warto przypomnieć, że jeszcze na początku tego roku francuskie uprawy winogron zostały zniszczone przez niemal identyczne skoki temperaturowe. Nie wygląda więc na to, aby w najbliższym czasie trend ten miał ulec jakiejkolwiek zmianie.